Cześć, siemanko, ja nazywam się Jacek i witam was w swoim pierwszym solowym pojedynczym odcinku na kanale Ekipa Riverdale. Ostatnio na Instagramie zapytałem was, czy oglądacie może taki serial jak Stranger Things. Jest kolejny taki wielki boom, wielki blockbusterowy serial, który ogląda praktycznie połowa naszego pokolenia i tych innych pokoleń chyba też. No i ja jestem jednym z nich. Uważam, że to jest naprawdę super serial, jako że kanał Ekipy od początku w założeniach miał być kanałem, który łączy różne produkcje Netflixowe, nie tylko. Uznałem, że jako pierwszy wyjdę nieco ponad granicę i zaczniemy właśnie od Stranger Things, a ja sprawdzę się w tym serialu w swojej najbardziej chyba takiej tutaj popularnej serii, która na tym YouTubie w ogóle ze mną była cały czas, czyli angielski z Stranger Things, który już wcześniej mogliście oglądać w odsłonie angielski z Riverdale. Kto nie za serii, to polega to na tym, że z każdego odcinka po kolei wybieram 5 zwrotów, które uważam za najbardziej użyteczne, za najciekawsze. To są często slangowe i potoczne określenia, których w książkach nie znajdziecie. Stąd też oglądajcie bacznie, ponieważ mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dzisiaj dowiecie. Ale oglądajcie jeszcze bacznie, ponieważ w którymś momencie tego odcinka pojawi się konkurs. Tak, dokładnie, razem z Karoliną i Moniką z Paryża przywieźliśmy trochę więcej rzeczy, trochę więcej prezentów, co gdzieś tam na którymś z vlogów ogłaszaliśmy. I to właśnie w tym filmie pojawi się kolejny konkurs, gdzie do wygrania będą dwie naprawdę fajne rzeczy. Seria ta będzie prowadzona na zmianę z moim prywatnym kanałem, czyli GCJ, dlatego odcinki będą pojawiały się na przemian. Raz tu, raz tam, więc śledźcie jeden i drugi, ponieważ nigdy nie wiecie, gdzie te wyniki się pokażą. Ale tymczasem przychodzę do pierwszego zwrotu z pierwszego odcinka. They're setting their ways, you know, but once they realize what a gifted writer you are, they'll come around. I really don't need a Jonathan Byers pep talk right now. Can you just please try faster? Okay. Pep talk, czyli taka motywująca gadka, taka rozmowa, która ma nas podnieść na duchu, dodać energii, często stosowana przez trenera przed zawodami, czy przez naszych przyjaciół i rodzinę przed bardzo ważnym wydarzeniem. Na przykład taką pep talk możemy dostać przed weselem, przed egzaminem na prawo jazdy, przed jakimś stresującym momentem, który wymaga od nas tej odwagi, wymaga od nas dużo determinacji i własnej inicjatywy. I właśnie pep talk ma tak dać nam kopa energetycznego. Fajne jest to, że sam zwrot pep talk pochodzi od słówka pieprz, czyli pepper. Ponieważ z pieprzem był fajny zwrot, fajny phrasal, który brzmiał pep up, co oznaczało właśnie dodać do czegoś pieprzu, pikanterii, takiej mocy, dać komuś czemuś mocy, energii. No i z tego pep up, dodawania mocy, stworzono pep talk, czyli po prostu taką gadkę, która tej mocy dodaje. Hey, Lourdes! No running on my watch! I gotta warn you again and you're banned for life. You wanna be banned for life, Lardass? Didn't think so. Lardass. No nikt nie mówi, słuchajcie, że ta seria będzie poprawna politycznie, stąd czasami też tego typu zwroty właśnie jak Lardass się tutaj pojawią, czyli takie nieco bardziej obraźliwe i mało kurtuazyjne. Samo słówko lard oznacza tłuszcz albo smalec, taki, który wytapia nam się z jedzenia na patelni, albo ten tłuszcz sadło osoby otyłej. Tak, to jest dokładnie mało komfortowe słówko, jednak na bazie niego chcę pokazać fajną budowę rzeczowników, właśnie large ass. Ponieważ już large ass oznacza właśnie tłuściocha, czyli z takim negatywnym zabarwieniem opisania osoby otyłej. Taką samą konstrukcję możemy stworzyć przy okazji innego przymiotnika jak smart i stworzyć tam smart ass. Co nie oznacza już osoby mądrej, a przemądrzałej, takiego mądrale, znowu z tym negatywnym zabarwieniem. Be after something. No z phrasal verbsami, słuchajcie, mamy taki problem, że masę poznajemy ich i w gimnazjum, i w liceum, jednak praktycznie żadne z nich zostają z nami na dłużej. Jest tego bardzo, bardzo dużo i dostajemy tak słówko przykładowo make i nagle mamy stworzyć z tym jakiś phrasal, to siedzimy nagle 3 minuty i kminimy. To było make up, make out, make off, make on. Kurde, nie mam pojęcia. No właśnie, dlatego z phrasalami trzeba brać niestety je na różne skojarzenia, ponieważ inaczej tego się nie wyuczymy. Be after something dosłownie oznacza być za czymś.
No i to trochę ma wspólnego z oryginalnym znaczeniem, ponieważ be after oznacza dążyć do czegoś, bardzo czegoś chcieć, za czymś biec w takim bardzo metaforycznym znaczeniu. Na przykład możemy być be after this job, czyli bardzo chcieć jakiejś pracy. Albo na przykład kiedy mam wielką ochotę, a u mnie to raczej no, słuchajcie, nierzadko się zdarza, na jakieś buciki, na jakieś najeczki czy adidasy, wtedy mogę powiedzieć, że I'm after these sneakers so badly. Czyli jestem, mam straszną ochotę na te buty, bardzo chcę je dostać. Więc be after oznacza uganiać się za czymś albo czegoś bardzo, bardzo pragnąć. Pretty neat, huh? Neat. Need jest bardzo fajnym słówkiem, ponieważ ma wiele fajnych znaczeń, jednak swoim tym głównym i podstawowym oznacza czysty, schludny. I taki czysty, schludny i porządny może być człowiek, może być jego ubiór, może być czyjeś pismo, które jest bardzo dokładne, bardzo staranne, też może być need. Może być też na przykład drink, na przykład whisky need oznacza whisky nierozwodnioną, whisky nierozcieńczoną z niczym, z kolą, po prostu czysty alkohol. Jednak need występuje także w slangu amerykańskim i dokładnie tak zostało wykorzystane w Stranger Things, ponieważ słówko need oznacza coś super, coś świetnego, coś naprawdę fajnego. Jest takim synonimem słówka cool, tylko nieco bardziej na czasie, nieco bardziej wyszukanym, powiedzmy. Alrighty, one scoop of chocolate, that's $1.25. There you go. Ooh, Purdue. Fancy. Yeah, I'm excited. Yeah, you know, I considered it. Buck, czyli dolar. Tak samo jak my w Polsce mamy na nasze waluty, na nasze niektóre tutaj nominały, nazwy slangowe, nazwy potoczne, tak samo mają i Amerykanie. Stąd buck jest takim naszym jednym ziko, jednym zeta, jednym dolarem, ale w potocznej formie. O pieniądzach, o walutach i o tym, jak na te nominały mówią Amerykanie, mógłbym zrobić oddzielny odcinek, ponieważ oni mają te nazwy praktycznie na każdy możliwy nominał, a te nazwy potoczne na banknotach wzięły się od osób, które widnieją na danym nominale. Stąd dyszka to potocznie Hamilton od Alexandra Hamiltona, dwudziestka to jest Jackson, a stóweczka to Benjamin. Słówka Benjamin używa też się często potocznie, kiedy mówi się o jakimś lukratywnym biznesie, o czymś, co przynosi sporo pieniędzy i kiedy usłyszymy, że he's getting Benjamins out of it, znaczy, że całkiem sporo tych Benjaminów, czyli tych stówek na tym zarabia, z danej roboty wyciąga. Fun fact jest taki, że buck, czyli ten dolar, oznacza też samca, królika albo zająca, słuchajcie. Ja o tym pojęcia nie miałem, ale przy researchu tego odcinka się dowiedziałem i uznałem, że wam to powiem, słuchajcie. Dolar, królik, prawie to samo. No i wyczekaliście końca, przyszła pora na konkurs, który zapowiedziałem kilka minut wcześniej. Otóż tak jak mówiłem, z Riverconu przywieźliśmy trochę fajnych gadżetów i w pierwszym konkursie na Instagramie do wygrania mieliście czapkę Jackheada i t-shirt z serpentami, a w tym odcinku do wygrania jest druga czapeczka Jackheada oraz koszulka z Popsa, tak moi drodzy, z koszulka z oryginalnym logiem Popsa z Riverdale. Także te dwie rzeczy w dzisiejszym odcinku mam dla was do wygrania, a zasady są nieziemsko proste, ponieważ jedyne co musicie zrobić to w komentarzu pod tym filmem napisać, które słówko, który zwrot wam się najbardziej podobał, który uważacie, że użyjecie najszybciej oraz po prostu mieć zasubskrybowany ten kanał i followować nas na Instagramie, ponieważ dokładnie kiedy na naszym Insta wybije 5000 followersów, a to już naprawdę niedługo, bo jesteśmy bardzo, bardzo blisko, to mniej więcej gdzieś po tym rekordzie będziemy ogłaszać wyniki tego konkursu. No, i zobaczymy, czy będzie przy drugim odcinku, czy przy trzecim odcinku, nie wiem jakie tempo macie. Także będzie to albo na tym kanale, albo na moim, więc śledźcie oba. Ja wam dziękuję, że byliście częścią tej serii, mam nadzieję, że to wam się spodoba, że razem ze mną tego angielskiego trochę się będziecie uczyć, ponieważ tak jest moja malutka misja, żeby na tym YouTubie poza rozrywką trochę fajnych wartości przekazywać. Mam nadzieję, że będziecie w tym ze mną i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Siemano!